Cześć. Pojawiła się szansa na uratowanie kolejnego polskiego zabytku nieba. Ruszyła zbiórka pieniędzy na przepłótnienie samolotu AN-2. Już mówię o co chodzi, tak żeby to było jasne zarówno dla znawców lotnictwa, jak i dla osób, które może niekoniecznie są w temacie. Mamy taki oto samolot. Jest to AN-2, czyli Antonov-2, Sierra Papa Kilo Sierra Alfa, takie ma znaki rejestracyjne i to jest samolot, który możemy znaleźć w Świdniku. On jest sprawny technicznie i latający, ale aby mógł dalej latać, potrzebne jest nowe płótno. Chodzi tu o to, że samolot ten, mimo że oczywiście jest z konstrukcji metalowej, ma skrzydła i usterzenie pokryte płótnem. Taki materiał jako lekki i wytrzymały stosowany był w lotnictwie od pionierskich czasów i stosowany jest również współcześnie. Dlaczego trzeba to płótno zmienić? Dlatego, że takie poszycie może być głównie ze względów prawnych użytkowane tylko przez określony czas. To nie jest tak, że ktoś ten samolot zaniedbał, gdzieś go zostawił, czy uszkodził albo rozbił. Jakby o niego nie dbać, płótno po pewnym czasie po prostu musi być zmienione, co jest nieuniknionym prawnym obowiązkiem i jest też usługą niestety dość kosztowną, zwłaszcza że AN-2 to nie jest mały samolot i do tego dwupłatowy. Rozpiętość jego górnych skrzydeł to ponad 18 metrów, dolnych ponad 14, statecznika poziomego ponad 7, w związku z czym wymiana tego płótna to sporo pracy i materiału, ale efekt będzie spektakularny, zwłaszcza że w komplecie samolot otrzymuje nowe malowanie i wygląda jak z fabryki. No i oczywiście otrzymuje też zdolność do bezpiecznego i legalnego latania przez następne długie lata. Ale ktoś, kto się trochę na temacie zna, powie tak, no dobrze, słusznie, fajnie, tylko po co tyle inwestować w Antka, bo co to znowu za rarytas? No zgoda, niby żaden, ale nie tak do końca, dlatego że okazuje się, że w Polsce, gdzie kiedyś Antek latający nad aeroklubem to był codzienny widok, obecnie nie zostało nawet 10 sztuk zdolnych do lotu samolotów tego typu. I to, że te, które są zdolne do lotu są zdolne, to też nie oznacza, że są one w idealnym stanie. I za chwilę przeoczymy kluczowy moment i się okaże, że nie został żaden Antek, a te, które mamy, będą eksponatami naziemnymi. Z kolei te, które jeszcze gdziekolwiek polecą, zostaną wykupione za bezcen przez południowoamerykańskie kartele, żeby przemycić 2 tony narkotyków i porzucić samolot. Mamy zatem szansę uratować Antka ze Świdnika. Jest to poza wszystkim samolot z bardzo ciekawą historią, dlatego że jest to polski Antek wyprodukowany w Mielcu w 1986 roku, czyli jest jednym z najnowszych egzemplarzy z mieleckich zakładów, bo Antki budowano tam do 1989 roku, pomijając, to jest taka ciekawostka, 4 sztuki, które w 2002 roku wyprodukowano dla Wietnamu. Od początku nasz Antek lata w Świdniku, gdzie wyszkolenie zawdzięcza mu wielu lotników, a przede wszystkim tysiące spadochroniarzy, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Samolot pomagał ludziom, woził leki i żywność dla ofiar powodzi w Polsce i w Czechach, był prezentowany na polskich i zagranicznych pokazach, a także gościł na pokładzie znamienitych gości, kosmonautów, prymasa Polski, a także najpopularniejszych polskich muzyków. Znacie Budkę Suflera, Bratanki, Wilki, Bajm, Izabelę Trojanowską? Oni wszyscy latali świdnickim Antkiem. Dzięki zebranej kwocie Antek zyska nowe życie i dołączy chociażby do przepięknie odnowionej Wilgi, która wygląda jak z fabryki i była bohaterką jednego z moich filmów. W Świdniku naprawdę potrafią zadbać o samoloty, no ale pewne kwestie finansowe wymagają wsparcia ze strony miłośników lotnictwa, których jak wiemy nie brakuje. Link do zbiórki zamieszczam poniżej. No i ratujmy co się da. Jak śpiewał Krzysztof Cugowski, niech ten pięknie odnowiony Antek tnie powietrze jak nóż weselny tort, a dla najhojniejszych darczyńców również będzie tort. Szczegóły w opisie. Pomożecie?